Cześć, do godziny drugiej w nocy gwałciłam replay na filmie z wesela, zatem ledwo żyję. Cześć mamo, ile razy już oglądałaś? Trzeci leci. Co robisz? Kierożki robię. Ale tego jest. No, jeszcze nie ma. No, ale tam już się jakieś gotują. No, to tam mało. Tu mamy ciasto, tu mamy farsz. Nie przeszkadzaj mi, co jest wesele mojej córki. Uciekaj mi stąd. Dobra, biorę się ja za pomoc przy pierogach, tylko idę związać włosy. No to oficjalnie, moi drodzy, my już wiemy. No, szacujcie, 141. Tu jest dokładnie 135. Plus 6 zjedzone. Tak, 135. Plus 6 zjedzonych, czyli 141 pierogów. Będziemy zaraz sprawdzać, kto jest najbliższy odpowiedzi. I otwieramy czwóreczkę imieninową. No otwieraj się. Otwieraj się, dziadu. Jest. I piękne, czerwone, drobne kolczyki. Jak najbardziej mi się przydadzą. Ale wyjęcie tego nie jest proste. No dobrze, to ustalmy, że ja już sobie to zrobię poza kamerą i oczywiście je założę. Tada! Kolczyki wyglądają w ten sposób, bardzo drobniutkie. Co oznacza, że będą wygodne, nawet do spania. Słuchajcie, ja tutaj, o tu, już jakieś tam pierwsze niby świąteczne dekoracje mam, ale przed chwilą robiłam zdjęcie tych produktów Bianca i Sylveco i muszę wam powiedzieć, że ten balsam myjący do włosów jest rewelacyjny, faktycznie. Nie obciąża włosów, włosy były tak jak widzicie, po drugie bardzo są takie miluśkie, lekkie, puszyste i mi... nie plączą się, tak? Nie puszą się, nie plączą, więc to na bardzo duży plus. Wianek, żel pod prysznic. No, żel pod prysznic jak żel pod prysznic. Ciężko powiedzieć po pierwszym użyciu. Na pewno nie ma takiego uczucia suchości i ściągnięcia na skórze. Oraz masz seczka peeling do twarzy i tu jest bardzo fajny produkt. Nie chciałabym się za bardzo całym zakupie rozwodzić, bo myślę, że zrobię osobny film, więc taki skrót. Widać, że bardzo naturalny produkt, ma taki zapach bardzo aptekalsko-zielarski i działa dobrze na twarz. Trochę tych kiecek jest. Zamierzam przeanalizować, czy potrzebuję kupować coś nowego na święta. Wydaje mi się, że nie. Są tutaj sukienki tylko i wyłącznie na święta i takie, wiecie, wigilijne, że tak to ujmę. No to co? Przebieram się i przymierzam, pokazuję się wam i wspólnie wybieramy i zastanawiamy się, czy mamy to, czy mam szukać czegoś nowego. To jest kiecunia numer 1. Znacie ją już na pewno. To jest dokładnie ta sama kiecka, w której byłam w zeszłym roku. Ona ma tutaj plisy. Nie zobaczycie ich. Za ciemna. Za ciemna niestety i może być problem, natomiast jest plisowana tutaj od pasa w dół niezbyt często. Jej największy mankament to jest to, że ona jest dosyć krótka i moje udziska niestety wyją, ale za to widać łydki, a ja łydki akurat swoje lubię. To co, zakładamy sukienkę numer 2? Kiecunia numer 2. Ja się w niej zdecydowanie nie czuję. Nie wiem czemu, może ze względu na kolor. Ciężko mi powiedzieć, o co w niej chodzi i czemu mi nie gra, ale bardzo mi nie gra. I czuję się jak słodka idiotka. Zatem chyba nie, ale zostawiam oczywiście waszej decyzji. Sukienka numer 3, granatowa, z koniecznością założenia na pewno czegoś tutaj na
ręce. Natomiast ona, słuchajcie, zrobiła się dla mnie dużo za duża. I troszeczkę jak w worku. Widzicie, nawet tu odstaje. Zatem niekoniecznie chyba również. No nie. Tak jak ją uwielbiam, to jest sukienka od By Loli. Tak, tym razem muszę powiedzieć, że potrzebowałabym rozmiar mniejszą. Albo chociaż, żeby góra była bardziej dopasowana, bo dół jest pewnie ok. On jest taki, wiecie, luźny, fruwający. Też jest krótką sukienką, nie jest ona super długa, ale zniosłabym to. Gdyby nie to, wiecie, no tu wszystko takie duże. Za duże. I to jest sukienka, chyba moja faworytka na chwilę obecną. Nic w niej nie odstaje. Nic w niej nie wyje. Ma odpowiednią długość. Może nie jest to krój, który kocham. Tutaj w biuście też jest troszeczkę za duża, ale jestem w stanie przymknąć na to oko. Ma może troszeczkę minimalnie za mały dekolt. Pole większe. Ale wiecie co? Ona tak. Raz, ma fajną podszewkę, która jest bardzo przyjemna. A dwa, ma taką fajną, mieniącą się nitkę. I jest bardzo mocno plisowana, co ja myślałam, że w sukience, w spódnicy plisowanej będę wyglądała 4 razy większą niż jestem. A absolutnie tak się nie dzieje. Lubię ją. Chyba się w niej wam jeszcze nie pokazywałam. No nie wiem, co wy o tym myślicie. Duża, mała, czarna. Z odrobiną bling bling. Tę kieconię już znacie, to jest ta bakłażanowa z uroczym dekoltem. Może nie dekoltem, a tą, jak to się nazywa, kołnierzykiem. Tym kołnierzykiem nie tą, lubię go. Plusem tej sukienki jest jeszcze to, że ma rękawki i odpowiednia długość, zdecydowanie dobra. I fason też jest ok. Ona jest leciutko taka, bym powiedziała, w stylu retro. No i nie wiem. Minus jest i taki, że ostatnio w niej bardzo często chodzę i trochę jest ojedzona, taka zbyt codzienna na taką okoliczność. Kolejna mała, duża, czarna. I kolejna, która zrobiła się trochę przy spora jak na mnie. Plus dodatkowo jej mankament to jest to, że ja przez całe wakacje praktycznie w niej przechodziłam i była sukienką codzienną, więc no, kolejny aspekt tego, że jest przyjedzona i przechodzona i chyba nie chciałabym się pokazywać w niej jako w takiej sukience, wiecie, na wyjścia. Plus no jest za duża tutaj, przede wszystkim tu, nie? O, jakby ona była troszeczkę bardziej spasowana, to też by robiła trochę ładniejszą figurę i może a przez to mierzę następną. Jesteście gotowi pokazać się w kolejnej? Czy niekoniecznie? Pokażę się. To jest sukienka, którą wyczaiła mi mama. Troszeczkę taka biznesowa wtedy, pamiętacie ją. No i dalej mankament. Dun, 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 dun. A ja się w niej nie czuję w ogóle. Nie dość, że mi się tutaj brzuchal odstacza. No oczywiście, wiecie, jestem w majtach domowych, nie w bieliźnie obciskającej. Ale to nie zmienia faktu, że chyba nie tędy droga. Nie. Nawet jeżeli wam się podoba, to mi się nie podoba i ja jej nie chcę. Gotowi?
Ta-da! Troszeczkę chyba zbyt letnia. Kolory mi nie przeszkadza, jeżeli chodzi o zimę. Ja ją uwielbiam, naprawdę uwielbiam ją, ale nie na tę porę roku. Przez kolor. Następna. Do przymierzenia. Dobra? Dzień dobry. Tę panią już znacie. Ludziakowy kolor, trochę taka dziwna, bo niby luźna, ale tu mi się brzuchal odznacza, pomimo że jest luźna. No i chyba niekoniecznie, może na co dzień tak, ale też nie. A jeszcze zdejmę pasek, zobaczymy jak będzie bez paska, ale to chyba nic nie zmieni. Tak ja sobie to wyobrażam. No, bez paska jeszcze gorzej, bo robi się taka różowa bułka. No nie wiem o co chodzi, pewnie chodzi o bieliznę wyszczuplającą, wiecie, mam majty w tej chwili dotąd i ta moja newralgiczna część mojego jestestwa jest podkreślona zamiast schowana. Majty musiały być wyższe. No i czas na kolejną kieckę, tak? Ostatni już, obiecuję. Moja ukochana, najukochańsza, najwspanialsza, najcudowniejsza, granatowa. Duża. Ale ona jest, wiecie co, taka elastyczna, że się ściąga, więc spoko, damy radę. I chyba ją najbardziej kocham. To jest sukienka, którą wybrał dla mnie Kuba. Jest jedną z pierwszych sukienek w moim szafie. Ma idealną długość i ma idealny dół do mojej figury lub do mojego braku figury. Interpretujcie jak chcecie. Lubię ją. Serio ją lubię. No, nie wiem dlaczego. Może sentyment. Ona wam powiem, jest już tak schodzona, a zmechacona nawet. Czasami tego nie widać w takiej odległości. I dlatego ja tylko się zastanawiam nad nią, czy to dobry pomysł, nie? Teoretycznie tak, ale trzeba by na pewno. Wiecie, te takie myszki. A nie można jej kupić. Drugiego egzemplarza już nie kupię, bo została wycofana z produkcji i już jej nie ma na stronie internetowej. Dlatego tak bardzo ubolewam i bardzo bym prosiła pana producenta, żeby wznowił. Proszę, proszę, ja tak ją kocham. No dobrze, to wszystkie sukienki dajcie znać, w której najlepiej i którą warto założyć w święta, tudzież na Wigilię, czy którąkolwiek, czy jednak szukać nowych inwestycji. Gdzieś powinna mieć jeszcze czerwoną taką w złote cukinki, taką typowo świąteczną, ale nie mam pojęcia gdzie. Tak ją dobrze schowałam, że nie mogę jej zupełnie znaleźć. Skorzystam z okazji i pokażę wam jeszcze jaki super zajebisty sweterek kupiłam. Zobaczymy, może w ten sposób dam radę. Byłoby lepiej. Chyba nie pokażę w ten sposób. No nie. Wracamy do lustra. Reniferowy. W leggingsach jestem, wybaczcie. Z kokardką słodką. Kokardkę sobie mogę wam już chyba tak pokazać. Muchą. Zdradzę wam sekret. Sekret jest taki, że ten sweter to kupiłam Kubie na Mikołajki, ale stwierdził, babo, zdurniałaś? Nie będę chodził w czymś takim. Poza tym chyba by się nie zmieścił, szczerze powiedziawszy. A ja będę miała fajny świąteczny sweter. Z panem reniferem. Właśnie próbuję podjąć decyzję, którą maskę na twarz zakładam i mam bardzo duży dylemat. I nie wiem. Serio nie wiem. Może... Co? Cześć! Zakładamy maseczki na twarz i odpoczywamy? Nie.
No, dawaj, zrelaksuję się 20 minut, dobrze ci to zrobi. Którą chcesz założyć? Nie chcę mi się dzisiaj. Jutro mi zostaw. A którą? Jedną. To sobie wybierz. Ale to co? To ja ci powiem. Dostanę takie oczka jak ta marchewka ma? Tak, będziesz tak samo szczęśliwa jak marchewka. Dobrze. A ta? Zaraz. Czekaj, ja ci wszystko wytłumaczę, co jest to. To proszę mi mówić. Ta jest trochę przeciwzmarszczkowa ze złotem, z drobinami złota w składzie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ta jest blueberry, czyli to są jagody. I ona jest na, żeby wzmocnić się naczynia. A ta jest taka witaminowo-warzywna. Ona jest warzywna maseczka, która ma bombę witaminową w sobie, tak żeby, wiesz, poprawić jej ogólną kondycję. Proszę mi tam zostawić na jutro. Złotko sobie wybrałaś. Dobrze. Będę piękna, młoda. Jeszcze raz pójdę na wesele. Czyje tym razem? Nie wiem, czyjeś trzeba zrobić wesele, bo... I będzie, teraz na weselu będzie tak. No. Godzina będzie samo disco polo. Godzina będzie muzyki... Nowoczesnej? Nowoczesnej, może nie takiej, jak się nazywają, tango, walcy. Klasyka? To jest klasyczne, to są. Taneczne? Właśnie nie wiem, jak te, do jakiej grupy. No nie wiem, nie mam pojęcia, no dobrze, jak to ale określić. Takie tango, walcy i... Takie no. Do tańca towarzyskiego. Tak. Trzecia godzina. A kto ci wyjdzie tańczyć tango lub walca? Walec to ja jestem, ale drogowy. I wyjdą wszyscy, tylko takiego mocnego bimberku. Przelecimy na 15 minut przed, każdy na siłę wypije lufę bimberku. Aha, dobra. I wtedy walc będzie szedł jak trzeba. Może być. Trzecia godzina będzie tych dawniejszych, jak się nazywają, głęboka studzienka, no taka Oj, folk. Chmielu, chmielu. Przepraszam, uduszę się. No, folkowa. No. No. I czwarta godzina będzie... Jakie jeszcze są tańce? Ludowe. Krakowiak, to... polonez, kujawiak. Ale to... No dobra, ale to za mało, to jeszcze gdzieś disco polo, żeby ludzie się tak naskakały, bo ja widzę, że rzeczywiście disco polo każdy, nie, ale jeśli polatać sobie, poskakać... U nas trochę było tego disco polo, miało go w ogóle nie być, ale później już powiedzieliśmy, dobra Marcin, dawaj. No i wtedy... Michał, nie Marcin. Michał. Nawet buty ściągały, żeby sobie poskakać. No. A to podobno bardzo nieelegancko ściągać buty. Oj, wiesz, ale też ważne, żeby się bawić właśnie, no bo w sumie zbiórka rodzinna to nie jest jakiś bankiet taki, czy... No. Ja w ogóle miałam super w ogóle gości, takich naprawdę bardzo ciepłych, bardzo... Ważne, żeby się bawić, a wesele jest od tego. Żeby się wygłupiać i żeby się bawić, nie. A przyznaj się, ile razy dzisiaj oglądałaś film ze ślubu? No, cały dzień. Z 15 razy? Nie, 15 to nie, bo bym się nie zmieściła, bo on jest długi, ale jutro od następnego, od początku. To ja już mam dość, już mi się nie chce oglądać. A ja tam jeszcze sobie oglądam. I coraz bardziej niektórymi ludźmi jestem... zachwycona, jak fajnie można się bawić. No, i wcale nie trzeba być po alkoholu. No, oczywiście. U nas w ogóle było mało osób, które tak piły. Tam chyba nikogo nie było, kto by pił. A nawet niektórych, o niektórych ludziach to zmieniłam takie zdanie na... Pozytywnie. Z pozytywnego na bardzo pozytywne. Może tak, żeby ktoś tam, jak usłyszy, nie myślał, że go nie lubię. Bardzo ładnie się bawił. No Jezu, zapomniałam. Marcin Popławski, mojego sąsiada najbliższego, zapomniałam jak się nazywa.
Oj, Marcin to w ogóle dusza towarzystwa był na no, tym przyjęciu. Ale jak on i o dzieci dbał. I nie możesz się nacieszyć, jakich cudownych gości mieliśmy, tak? Tak, tak. No fajni. Wszyscy byli bardzo fajni, sympatyczni i chętnie byśmy powtórzyli to jeszcze raz, tak? No, ale to trzeba teraz Krzyśkowi żonę znaleźć. Która chętna do mojego syna? Proszę się zgłaszać. Robimy konkurs dla Krzysia. Jedyne 36 lat. No. Pytałam go się wczoraj, no to mówi, że potrzebuje takiej ładnej dziewczyny, mądrej, no i przede wszystkim bogatej, żeby mu wykończyła dom. No która tak. Chętna? Zgłaszać mi się tu. No właśnie, maseczkę już na twarzy. Wybrałam tę Veggies. Ma być to bomba witaminowa, która poprawia ogólną kondycję skóry. Ma w składzie witaminę A, C, E. Jest bogata w dawkę antyoksydantów. I ma być efekt odmłodzenia. Zaraz się okaże, że po maseczce będę niepełnoletni. Ja dzisiejszy dzień kończę powoli. Zrobiłam szybki manikir. Boże, jak ja nie umiem go robić. A tak lubię. Jeszcze u mamy jak maluję, to jeszcze jakoś wychodzi, ale jak mam sobie zrobić. Zupełne beztalencie, jeżeli chodzi o prace manualne. Ale jest to odwrotnie proporcjonalne do moich zamiłowań i chęci. Podobno to jest tak, że w dążeniu do sukcesu i talent to tylko 5%, reszta to ciężka praca. I tą myślą ja się pokrzepiam, że będę sobie malowała, malowała, aż w końcu uda mi się zrobić perfekcyjny manikir. Czy to na mamie, czy na mnie. Kiedyś na pewno. Obiecuję sobie. No. Słuchajcie, dzisiejszego vlogmasa powolutku już kończę. Miałyśmy okazję, w sumie mieliśmy, bo... Mężczyźni się również trafiają, bardzo się z tego cieszę i bardzo Was pozdrawiam, panowie. Zrobić przegląd szafy pod kątem świąt i moich kiecek. Zabrałam Was na lepienie pierogów z mamą. Tak na dobrą sprawę, ja się muszę pochwalić. Sama siebie muszę docenić, że... Ile procent? Myślę, że tak 75% to moje lepienie. Moje. Mama za to gotowała, zatem podział obowiązków jak najbardziej się odbył tak jak trzeba. Aha, ja miałam podsumować króciutko tą maseczkę do twarzy. Bardzo przyjemne efekty na twarzy, nie ma jakieś zaczerwienie, nic się złego nie dzieje. Nie jest sucha, nie jest naciągnięta, nie wiem czy tutaj gdzieś na brodzie nie występuje u mnie nadmierna produkcja sebum, ale no to zobaczę podczas montażu jak to wygląda, bo niestety podgląd na tym selfie sticku nie jest wystarczający, aby ocenić kondycję skóry. No dobra, to co? Teraz kończę. Idę montować film i sprawdzać, kto był najbliżej poprawnej liczby ilości pierogów. To nie jest ostatnia zabawa we vlogmasie dla Was, więc spokojnie. A teraz dobranoc, pa!